Dzień dobry, moi kochani. Znajdujemy się w sklepie przy ulicy Koźmińskiej w Krotoszynie. Delikatesy Korona, firma partnerska dla Las Kalisz. O tym, o czym będziemy rozmawiać, dowiecie się za momencik. A z nami prezes Las Kalisz Tomek Tarnawski. Dzień dobry. I Sebastian Kaszmarek, którego pewnie przedstawiać nie trzeba. Utytułowany siatkarz rodem z Grodu Krotosa. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy sobie gadać dzisiaj o zdrowym żywieniu. Będziemy wcielać się w takiego eksperta, którym tak naprawdę nie będę ja, a prezes Tarnawski. Powiemy, co się w firmie Las Kalisz działo przez ten zamykający się rok, a rok to też czas podsumowań. I zaczniemy jednak od aspektu sportowego. No i pierwsze pytania będę kierował w stronę Sebastiana. Sebastian, wiem, że za Wami w parze ze Steblem bardzo obfitujące wydarzenia i sukcesy sezon. Które z tych sukcesów cenicie sobie najwyżej? W tym sezonie bardzo duży nacisk postawiliśmy na turnieje międzynarodowe. Także przede wszystkim osiągnięcie 5. miejsca w Pucharze Świata w Omanie, ale cieszy nas również 3. miejsce na turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w Płocku, 5. miejsce w Pucharze Polski oraz na zakończenie sezonu zajęliśmy 7. miejsce w finale Mistrzostw Polski, podsumowując cały sezon. My jako redakcja piszemy o Was tak naprawdę cały czas, bo zewsząd dochodzą te sygnały o Waszych sukcesach, natomiast chciałbym troszeczkę tych kulis Waszego duetu zdradzić. Co jest Waszym atutem, kto za co odpowiada w Waszym teamie już na boisku? Ja jestem odpowiedzialny za obronę, za piłki, że tak powiem, z tyłu, za siatką. Adrian jest odpowiedzialny za blok. Ja raczej jestem zawodnikiem defensywnym z racji tego, że jestem troszkę niższy. Adrian jest ponad dwumetrowym facetem, więc bryluje u niego ten atak silny. No i tak się przez to właśnie uzupełniamy, że on w tych aspektach jest mocniejszy, ja jestem w innych i myślę, że dzięki temu tworzymy fajny, zgrany zespół. Musicie wiedzieć, że ja celowo jestem na podwyższenie, żeby nie być zbyt niski w stosunku do panów tutaj, zwłaszcza do Sebastiana, a propos tego wzrostu siatkarzy. Chciałbym Cię jeszcze dopytać o ten turniej w Malborku, bo o tym sobie rozmawialiśmy przed, bo bardzo mile wspominasz całą otoczkę turniejową. Mógłbyś zdradzić trochę szczegółów? Tak, no w tym roku był pierwszy raz Puchar Świata w Malborku, na zamku. Szczerze nie wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać, ale organizatorzy naprawdę stanęli na wysokości zadania. Podczas meczów, kiedy graliśmy, było naprawdę mnóstwo kibiców, także i my na boisku się świetnie bawiliśmy i myślę, że kibice na zewnątrz oglądający spotkania też, także naprawdę wiele wspomnień mamy pozytywnych z tego turnieju. Wynik nie do końca był dla nas zadowalający, ale naprawdę cały turniej zapamiętamy do końca chyba życia. No to liczę takich wrażeń przy każdym aspekcie turniejowym, natomiast chciałbym jeszcze poznać Wasze plany sportowe i ambicje na ten przyszły rok kalendarzowy. W co celujecie przede wszystkim? Celujemy też w turnieju Yangi międzynarodowej. W tym roku właśnie zyskaliśmy bardzo dużo punktów z FIVB i dlatego chcemy wykorzystać tą możliwość i pojeździć po turniejach zagranicznych. Zaczynamy dosyć wcześnie, bo już w lutym jest pierwszy turniej w Kambodży i na tyle, ile nam się uda dostać, to staramy się, będziemy się starać tam się dostać. No i będziemy walczyć o medal, bo w tamtym roku nie udało nam się. Mieliśmy 5., 2 razy 9. miejsce, także po cichu liczymy, że w tym sezonie uda nam się zdobyć medal i przywieźć tutaj do Polski i do Krotoszyna medal z Pucharu Świata. Mówisz o tych różnych, odległych też zakątkach świata. Wasza popularność również na Facebooku jest coraz bardziej widoczna. W związku z tym też macie bardzo fajnych partnerów, między innymi właśnie Las Kalisz, Delikatesy Korona. Czy jak wygląda ta współpraca sponsoringowa? Współpraca, ja myślę, że wygląda bardzo dobrze. My jesteśmy z Adrianem bardzo zadowoleni, że to już w sumie drugi rok możemy razem współpracować właśnie z firmą Las Kalisz oraz Delikatesy Korona. Mamy nadzieję, że będzie możliwość kontynuacji. No i razem będziemy dążyć do tego, żeby nasze wyniki były coraz to lepsze. A tak już pomijając aspekty współpracy czysto biznesowo-promocyjnej, zdarza Ci się konsumować produkty, które wytwarza Las Kalisz? Tak, zdarza mi się, bardzo są pyszne i polecam, bo nie ukrywam, że jako sportowiec też dbam, aby produkty, które spożywam, były wysokiej jakości, a takie właśnie produkty oferuje firma Las Kalisz, także same superlatywa. No, mogę się podłączyć pod to, co mówisz, no bo sam również mam przyjemność kosztować tego i też w superlatywach się mogę wypowiadać na temat tych produktów. No i na koniec, jakieś najciekawsze miejsce, które do tej pory dzięki tej przygodzie z siatkówką zwiedziłeś, to?
To chyba Singapur, szczerze powiedziawszy. Co tam Cię najbardziej zauroczyło? No całe miasto, cały kraj jest po prostu na takim poziomie, troszkę wyższym niż tutaj, gdzie byłem w Europie, także naprawdę moim zdaniem warto pojechać i zobaczyć troszkę inny świat, że tak powiem, dosłownie. No życzymy Ci jak najwięcej tych kolejnych wizyt w różnych krajach i jak najwięcej sukcesów. Adrianowi też przekaż, proszę, życzenia od naszej redakcji, a my teraz płynnie do prezesa Tomka Tarnawskiego. Tomku, podsumowujemy sobie rok, który również był bardzo ciekawy pod kątem wydarzeń i chyba taką główną częścią tej pierwszej połowy roku był memoriał, który organizowaliście, memoriał poświęcony Twojemu tacie. Tak, przyznam szczerze, że ten rok był obfity w różne wydarzenia i pod względem promocyjnym był bardzo dobry dla naszej firmy. Zyskaliśmy przede wszystkim dużo na rynku krajowym, na czym nam teraz bardzo zależy. Rozpoczęliśmy memoriałem, który wyszedł niespodziewanie dobrze, super odpowiedź od uczestników, od organizatorów, współorganizatorów. No i chcieliśmy to kontynuować. Współpracujemy z chłopakami, chcemy też rozwinąć dalej w tym kierunku sportowym. Ostatnio byliśmy w Krakowie też na podobnym wydarzeniu, ale o dużo większej skali i znaczeniu. Konkursie eliminacyjnym do największego, najbardziej prestiżowego konkursu tego typu na świecie, czyli Bocuse d'Or. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś w tej nazwie. Który finał ma w Lyonie za półtora roku. Wygrała notabene ekipa z Poznania, Jakub Kasprzak ze swoim pomocnikiem. Tam również spotkaliśmy się z dużym odzewem takim pozytywnym, jeżeli chodzi o nasz towar, o nasze produkty, o to, żeby wprowadzać jak najwięcej dziczyzny i królika do sklepów, do restauracji. W końcu ta świadomość konsumencka rośnie cały czas i na tej fali myślimy, żeby to rozwinąć jak najbardziej w Polsce, bo jednak ta tradycja została zagrzebana całkowicie, no i własnym kosztem i siłami próbujemy to odbudować. A propos tego Bocuse d'Or, miałeś styczność też z największymi osobami pod kątem gastronomii. Widzieliśmy różne przekazy związane z fotogaleriami i tak dalej, ale bardziej mnie interesuje to, jaka była Wasza rola jako firmy przy tym konkursie? Sponsorowaliśmy ten konkurs, dostarczaliśmy również produkty. Głównym daniem był królik, z którym się zmagali uczestnicy. Królik oczywiście z naszej firmy, no i to było ich zadanie. Podołali temu, wiem, że dania były bardzo dobre, a odzew ze strony uczestników, tak jak mówiłem, był bardzo pozytywny. Zakładam więc, że tego typu eventy też będziecie w jakiejś tam mierze, mówiąc w cudzysłowie, obstawiać. Jak najbardziej chcemy to kontynuować. Już mamy termin drugiej edycji memoriałowego konkursu w Pałacu w Orli 18 marca. Zapraszamy już teraz i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. No to my też pewnie się tam gdzieś pojawimy, tak jak i w tym roku miało to miejsce. Będziemy Wam dawać relacje z tego wydarzenia. Chciałbym też przejść do tego wątku, który poruszyliśmy z Sebastianem w kontekście też jego osoby. Dlaczego firma Las Kalisz decyduje się na to, aby partycypować w tym rynku sportowym i wspierać naszych zawodników? Z dwóch powodów. Zdajemy sobie sprawę, że sportowcy potrzebują dobrej jakości mięsa, żeby móc dobrze działać i zdobywać wyniki. Stąd nasze zaangażowanie w ten dział sprzedażowy. Tak przy okazji powiem, że uruchomiliśmy sklep sprzedażowy internetowy, w którym mogą zaopatrywać się właśnie sportowcy, czy jakieś siłownie, czy nawet restauratorzy, cały dział Horeca. A drugi powód to zawsze chętnie wspieramy lokalny sport. Lokalny, który wychodzi już gdzieś tam w świat, no bo Sebastian reprezentuje nie tylko Krotoszyn, ale i Polskę. Ten projekt Horeca mnie interesuje. Czy coś więcej na ten temat możesz zdradzić? Według nas jest to najlepszy sposób na dystrybucję dziczyzny i królika ze względu na to, że jest to najłatwiejszy sposób podania. Jednak tak jakby powiedzieć się kolokwialnie, jeżeli podasz klientowi na talerzu ciepły posiłek, chętniej go skonsumuje i może później będzie chętniej zaglądał do takich sklepów jak Delikatesy Korona, żeby zakupić i samemu spróbować zrobić.
No właśnie, a jakie znaczenie mają tego typu obiekty? Bo wiem, że chyba w Jarocinie też otworzyliście kolejny punkt. Mamy punkt delikatesów Korona w Krotoszynie. Na czym się opiera jego funkcjonowanie? No przede wszystkim produkty firmy Laskalisz, ale także przetwory takie jak pasztety, kiełbasy, również dziczyzny, inne rzeczy jak sery czy ryby z różnych mniejszych producentów, które są też tak samo dobrej jakości. No okej, okay. Jakie macie plany stricte biznesowo-promocyjne na ten rok 2020? Czy to będzie kontynuacja działań już podjętych, czy jednak coś nowego się pojawi? Przede wszystkim rozwinięcie tych rzeczy, które funkcjonowały dotychczas, czyli i sprawdziły się, czyli te konkursy, które angażują kucharzy do tego, żeby zagłębić się w wiedzy dotyczącej przygotowania naszych produktów, no i wspieranie sportowców cały czas. I rozwój w kierunku sprzedaży i promowania tych dwóch gatunków w Polsce. No to tak puentując, Sebastian może pewnie tak odetchnąć, oczywiście żartobliwie to mówię, że nadal będzie miał fajnych, znakomitych partnerów. No i ja rzucam taki pomysł, może pan prezes Tomek Tarnawski również się wybierze gdzieś do Kambodży z chłopakami, żeby trochę świata kolejnego zobaczyć, a przy okazji też zobaczyć, jak wygląda taka rywalizacja w Kambodży. Nie wiem, miałeś okazję bywać na turniejach? Sportowych raczej za dzieciaka, chyba że jakiś mecz w Poznaniu na Lecha, ale jeżeli chodzi o siatkówkę, no to szczerze powiem, chętnie pokibicuję chłopakom, nie tylko po to, żeby zwiedzić świat, ale żeby wydrzeć gardło i poklaskać. No to dobra. Sebastian, czego Ci życzyć na ten okres świąteczno-noworoczny i na cały przyszły sezon? No na pewno zdrowia i spokoju, żebyśmy mogli się spokojnie przygotować do sezonu i walczyć o to. O cele, które mamy założone po prostu. Tego Ci życzę i byśmy jak najczęściej mogli o Was pisać, o Waszej dwójce. Tomku, Tobie jakie życzenia? Ja poproszę również zdrowia i więcej klientów, którzy chętnie będą kupować dziczyznę i kulkę. Zdrowia, więcej klientów, wszystkiego dobrego. Życzenia mamy za sobą, ale jeszcze jest jeden akcent, taki przedświąteczny z udziałem Laskalisz, mianowicie coś będzie się działo w najbliższy weekend w rynku, prawda? Weekend, sobota i niedziela organizowany jest przez Lions Club Krotoszyn Złota Niedziela, na której będzie można na rynku skosztować burgerów z dziczyzny. Serdecznie zapraszamy. O, to Ci ciekawostka, także Daniela Borskiego zobaczycie na krotoszyńskim rynku w najbliższy weekend, a z nami dzisiaj byli Sebastian Kaczmarek, dzięki. Dziękuję. Tomasz Tarnawski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.